powiedz komuś, żeby się pomodlił, to od czego zacznie? Nawet gdyby się śpieszył, to machinalnie na swoim ciele uczyni znak krzyża. Dlaczego? Bo to jest najkrótsza forma modlitwy, która wyraża głębię wiary. Jest też formą świadectwa. O wielu naszych znajomych, którzy przed Kościołem czynią znak krzyża, mówimy, ten to jest wierzący. Jeśli myślimy, że to tylko pusty ruch, to przypomnijmy sobie słowa jednego z ojców Kościoła, który powiedział, że gdy Antychryst przyjdzie, to będzie piętnował prawą rękę człowieka, żeby przypadkiem nie uczynił znaku krzyża. Znak krzyża czynimy dwa razy podczas mszy świętej, u początku i na końcu Eucharystii. I wymieniamy obok tego całą Trójcę Przenajświętszą, bo mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I przy tym przypominamy bardzo ważne zdarzenie zbawcze, śmierć Jezusa Chrystusa właśnie na krzyżu, bo gdyby ona nie zaistniała, nie byłyby odpuszczone nasze grzechy. I tutaj od razu trzeba wyjaśnić pewną zawiłość teologiczną, bo niektórzy twierdzą, że na krzyżu umarł Bóg. To nieprawda. Na krzyżu umarł Jezus Chrystus, czyli wcielony Syn Boży. I to coś zmienia, bo to pokazuje, że na krzyżu nie doszło do końca Boga, tylko do tego, że On w sposób trudny przeszedł do Ojca. I każdy krzyż jest dla nas przypomnieniem o Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. I chociaż jest tam ból, łzy, cierpienie, krzyż, gwoździe, to jednak zawsze przywołuje to powstanie z martwych, tę potęgę wszechmogącego Boga. Zapytaj siebie, jakie czynności wykonujesz prawą ręką, którą później uwielbiasz Trójcę Przenajświętszą. Czy niezbyt łatwo przechodzisz od grzesznych czynności do tych świętych?